Co uważasz za swój największy sukces jako influencer? Co według Ciebie jest przepisem na sukces? Przepisem na sukces są znajomości, możecie się z innymi pomagać sobie, wspierać siebie nawzajem, też promować. Właśnie u mnie najwięcej chadały znajomości w internecie, bo znam topowych TikTokerów w Polsce. No i też ciężka praca, nagrywanie, kreatywność i lecenie po swoje. I też w sumie umiejętność rozmawiania z widzami, przekazywania informacji, co na przykład dzisiaj robisz. Dymy też również. Trzeba robić dymy w internecie, żeby zaistnieć. Dymy to wszystko. I dramy? No dramy też również. Dramy są potrzebne, no bardzo. Dramy, jak na przykład Nikita Magical teraz. Zrobiła dramę z Urzędniczej 4 do Warszawki na Złoto 44. To jedna noga ulica, druga czerwony dywan, tak? Dlatego trzeba po prostu robić dramy i wybijać się na innych. Ale też nie można innych wykorzystywać do różnych rzeczy. Trzeba być po prostu lojalnym w stosunku do każdego i być prawdziwym człowiekiem. No i należy innym pomagać. Jak ktoś zaczyna swoją karierę w internecie, to pomóż, powiedz, dasz radę, mordo, spełnisz się, po prostu uwierz w siebie i nie patrz, co na ciebie inni mówią, bo musisz dać radę i to jest przepis na sukces w sumie. Czy według ciebie influencerzy to taka nowy rodzaj elity, taki, nie wiem, elita 2.0? Jak powiedziała Patrycja Molczanów, praca influencera jest ważniejsza niż lekarza, ale to nie jest akurat prawda, no po prostu influencer to jest też praca, hobby, zajawka. I motywacja, że można pokazać, że chłopak z małego miasta, chłopak powiedzmy ze wsi, chłopak nie wiem, który jest biedniejszy, może osiągnąć sukces i być milionerem. Jak widzisz dalszą swoją przyszłość, w sensie jak chciałbyś pociągnąć swoje życie, czy widzisz w tym kierunku, czy jak chcesz budować w ogóle swoje życie? No chciałem po prostu być dobrym człowiekiem, żeby nie robić nikomu powiedzmy wstydu, być normalny i iść w karierę, stworzyć inny content, jakoś swoją taką drugą ekipę jak Freeze założyć, tylko takie coś bardziej kreatywniejszego, coś innowacyjnego, czego jeszcze w Polsce nie było, bo teraz większość jest contentu podwalanych z Ameryki, tak? A ja chcę coś stworzyć, jakiego własną markę, żeby to tak wystrzeliło, że cała Polska nagle spodoba się im ten pomysł, bo to jest coś takiego innego niż każdy zrobił, tak? Nie patrzcie, widzowie, co mówią inni do was i idźcie po swoje, zachowujcie się przyzwoicie dla ludzi, bądźcie mili, pomagajcie innym i idźcie po swój cel, nie patrzcie. No i obiecuję, że wam to wyjdzie, tylko musicie poświęcić trochę czasu, pracy i nerwów i trochę nawet płaczu czasami, jak już jesteś bezsilny na hejt, powiedzmy, bo hejt to jest straszne, w internecie nie rozłącza część internetu.